to nie mgła, tylko smog. Normy toksycznych pyłów w powietrzu są przekroczone nawet o 300%. Kontrole NIK nie pozostawiają złudzeń. Polskie miasta znajdują się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. W 2014 roku kolejna kontrola NIK wykazała fatalny stan powietrza w Polsce. Lata zaniedbań uczyniły z nas europejskiego lidera smogu. Polska od wielu lat pozostaje czerwoną wyspą na mapie Europy pod względem zanieczyszczenia powietrza. Oddychamy toksycznym koktajlem, który powoduje, że żyjemy krócej, żyjemy gorzej. Dzięki raportowi NIK świadomość problemów w Polsce wzrosła. Zawsze myślałem, że Polska to zielony kraj, płuca Europy. Okazuje się, że mamy najgorsze powietrze ze wszystkich krajów, które nas otaczają. Czy zanieczyszczenie powietrza w Polsce to problem czy fake news? Problem i to ogromny. Spośród 50 miast w Europie, tych najbardziej zanieczyszczonych, 36 to miasta w Polsce. Polskie miasta co roku nie są w stanie spełnić unijnych norm jakości powietrza. Rekordowe stężenia szkodliwych substancji przekraczały normy ponad 20-krotnie. W niektórych miejscach przekroczenia utrzymywały się przez ponad pół roku. Światowa Organizacja Zdrowia wylicza, że walka ze skutkami życia w smogu pochłania 13% PKB. Za zatrucie powietrza wielu Polaków płaci życiem. Rokrocznie umiera prawie 50 tysięcy Polek i Polaków, bo wdycha zanieczyszczone powietrze. Te liczby to dramaty tych, którzy umierają z powodu chorób wywołanych smogiem i dramaty tych, którzy żegnają swoich bliskich. Skuteczna walka ze smogiem wymaga nie tylko znacznych zmian w prawie, ale także zwiększenia odpowiedzialności społecznej w kwestii ekologii. Większość zanieczyszczeń generują ogrzewane piecami gospodarstwa domowe, a w Warszawie nadmierny ruch na drogach. Raporty NIK-u jakości powietrza spowodowały ogromne zainteresowanie obywateli. Powstało wiele inicjatyw społecznych i zaczęto mówić o tym problemie. Dobrze, że ten temat pojawia się w mediach, bo to jest coś, o co na pewno trzeba walczyć. Nie może być tak, że powietrze jest jakimś dobrem luksusowym. Każdemu człowiekowi, czy to nam, czy panu, świeże powietrze po prostu się należy. Kto może rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza w Polsce? Władze centralne, przygotowując dobre prawo, władze lokalne, wdrażając te programy naprawcze w życie i my wszyscy, nie paląc byle czego w piecach. Czy weźmiemy odpowiedzialność za nasze powietrze? Czy zadbamy o własne zdrowie i bezpieczeństwo? Najwyższy czas się obudzić.